Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Marcin Sadowski z Pasieki Marcyś. Początkujący pszczelarze, niekiedy widząc martwe osobniki przed ulami lub na wylotach, mają pewne obawy, czy nic niepokojącego nie dzieje się w rodzinach pszczelich. Mogę Was uspokoić, że w większości przypadków nie ma powodów do obaw. Jest to proces całkowicie naturalny. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie wszystkie pszczoły przetrwają pełen okres zimowli i część z nich ląduje w postaci osypu zimowego na dennicy. Jeżeli pogoda oczywiście na to pozwala, pszczoły usuwają swoje martwe siostry i później mamy właśnie taki widok martwych osobników na wylotkach czy właśnie przed ulami. Dodatkowo też myślę, że warto wspomnieć o mechanizmie u pszczół miodnych, który wpływa na to, że czując ostatnie już dni życia, opuszczają one rodzinę pszczelą i umierają poza ulem. Jest to bardzo ciekawy mechanizm. Oczywiście też występuje on, jeżeli pszczoły są porażone różnego rodzaju patogenami. Wolą one umrzeć poza ulem, aby nie zarazić swoich sióstr. No i oczywiście mamy tutaj problem, jeżeli to porażenie w rodzinie już jest na wysokim poziomie. No i na ten sam pomysł wpadła duża ilość robotnic, które opuszczają rodzinę pszczelą, a my niestety obserwujemy później na wiosnę często pusty ul i szukamy wtedy przyczyny, tak? Co się mogło wydarzyć? Natomiast to, że nie ma pszczół, to prawdopodobnie wynika z tego, że opuściły one rodzinę pszczelą w wyniku porażenia różnymi patogenami. Oczywiście na ten temat szerzej mówiłem w jednym ze swoich filmów, więc zachęcam do zapoznania się z tym. Myślę, że też wiele rzeczy może dla Was stać się bardziej jasne po obejrzeniu tego materiału. Kolejnym zagadnieniem jest zaglądanie do rodzin pszczelich w okresie zimowli. Na ten temat wypowiadałem się już niejednokrotnie, więc w dużym skrócie nie jestem ani zwolennikiem, ani przeciwnikiem zaglądania do rodzin pszczelich w okresie zimy. Jeżeli mamy uzasadnione obawy co do kondycji danej rodziny, to oczywiście warto dokonać mało inwazyjnej metody kontroli, tak aby ewentualnie tej rodzinie pomóc, no ale tutaj oczywiście wymagana jest odpowiednia wiedza i umiejętności. Jeżeli chodzi o osoby, które w ogóle nie zaglądają do rodzin pszczelich, ponieważ jest taka grupa pszczelarzy, która zakarmia rodziny, zostawia te rodziny całkowicie w spokoju i dopiero na pasiekę przyjeżdżają gdzieś tam w kwietniu, po pierwszym oblocie, kiedy temperatura pozwala na zajrzenie do rodzin, dokonania normalnego przeglądu, tak najbardziej to podejście się sprawdzało, one dalej się sprawdza w większości przypadków, ponieważ zawsze staramy się przygotować rodziny w taki sposób, aby te nasze interwencje w zimie nie były w żaden sposób wymagane, ale z uwagi na to, że też te warunki pogodowe nieco się zmieniają, mamy często długą, ciepłą jesień, dodatkowo pszczoły zbierają poplony, pyłek z poplonów wpływa na aktywność matek pszczeli, które podejmują często czerwienie, ten czerw wychowywany jest bardzo długo i często pszczelarze nie zdają sobie sprawy z tego, jak dużo pszczoły są w stanie zjeść jeszcze zanim tak naprawdę przystąpią do tej zimowli właściwej. Później na wiosnę też często ta pogoda jest bardzo zmienna. Pszczoły nie mogą zbierać pyłku, nektaru, wykorzystują ostatnie już zapasy pokarmu na wychów czerwiu. Niekiedy, zanim zdążymy do takiej rodziny zajrzeć, czekając na dobrą pogodę, osypie nam się ona z głodu. Jest to niestety coraz bardziej częste z uwagi na warunki pogodowe. Dodatkowo miejmy też świadomość tego, że użytkujemy zupełnie inne rasy pszczół. Kiedyś te pszczoły wykorzystywane na naszych pasiakach to były rasy typowo tutaj lokalne. W tej chwili zarówno hodowcy, jak i pszczelarze ściągają materiał z innych zakątków Europy, czasami nawet świata, dokonują różnego rodzaju pracy hodowlanej, no ale niestety te matki nieco gorzej zimują, ponieważ często tworzą o wiele większe rodziny, te rodziny są bardziej aktywne, spożywają większą ilość pokarmu, takie matki dłużej czerwią, czasami niektóre rodziny w ogóle nie przerywają czerwienia, to oczywiście odbija się też na spożyciu pokarmu i powoduje też inne różne problemy. No i też na pewno tutaj możemy wspomnieć o ulach, które są nieco inne niż było to kiedyś. Wykonujemy ule często z materiałów sztucznych, które też wpływają na nieco inny przebieg zimowli i te wszystkie czynniki wpływają na to, że niekiedy w rodzinach pszczeli dochodzi do tego, że tego pokarmu może zabraknąć. Możemy tutaj dyskutować na temat, na ile jest to wina pszczelarza, na ile są to czynniki od nas niezależne. Pamiętajmy o tym, że nawet takie krótkie poniesienie powałki na 3-4 sekundy wpływa na podniesienie temperatury i z tego co zaobserwowałem, mierząc tą temperaturę, ten powrót do normalności przeważnie trwa od kilkunastu godzin do nawet jednej doby, więc przede wszystkim róbmy to zawsze w granicach zdrowego rozsądku, nie zaglądajmy do rodzin zbyt często, jeżeli nie ma takiej potrzeby. W tej chwili rodziny powinny mieć ten pokarm na odpowiednim poziomie. Przecież niedawno te zakarmienie zakończyliśmy, więc taka ewentualna kontrola, interwencja byłaby według mnie wskazana dopiero gdzieś tam w lutym. I oczywiście robimy to w sposób przemyślany i tylko jeżeli mamy odpowiednią wiedzę i umiejętności, ponieważ możemy czasami bardziej zaszkodzić rodzinie pszczelej niż jej pomóc. Odnosząc się do wiedzy i doświadczenia,
Przypomniała mi się pewna rozmowa, którą odbyłem, myślę, że około 3 lata temu. Zadzwonił do mnie starszy, doświadczony pszczelarz, który na tamten moment posiadał dużo zawodową pasiekę. Z rozmowy wywnioskowałem, że planuje on już powoli przejście na emeryturę, więc te pszczoły zaczął sprzedawać. No i oczywiście na początku pochwalił materiały wideo, które przygotowuje na temat pszczół. Powiedział, że zawsze gdzieś tam rozmawia z pszczelarzami, zwłaszcza tymi początkującymi, stara się odesłać ich na mój kanał, ponieważ przygotowuje fajne, wartościowe treści. Więc na początku pan mnie oczywiście wychwalił. Później zaczęliśmy rozmawiać na temat pszczół, pan mi zadawał różne pytania. Ja oczywiście w miarę swoich możliwości starałem się odpowiedzieć. No i w pewnym momencie uznałem, że skoro mam do czynienia z tak doświadczoną osobą, która dysponuje tak bogatym doświadczeniem, warto byłoby skorzystać i zadać jakieś pytanie, ponieważ w tamtym momencie pamiętam, że interesowało mnie coś związanego z nastrojem rojowym. Więc takie pytanie właśnie panu zadałem. No i pamiętam, jak to było dosłownie wczoraj, że pan się na chwilę zamyślił, zamilkł. No i po chwili powiedział mi tak. Panie Marcinie, pan jest młody, inteligentny, pan sam do tego dojdzie. Więc ja się oczywiście tylko uśmiechnąłem, gdzieś tam delikatnie pod nosem. Rozmowę wkrótce zakończyliśmy. Opowiadam tą historię, ponieważ zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że łatwo jest powiedzieć komuś, aby bazował na swojej wiedzy i doświadczeniu, no ale na początku to wiedzę i doświadczenie gdzieś trzeba zdobyć. Więc życzę wam miłego zdobywania wiedzy, udanej zimowli i mam nadzieję, że do zobaczenia już niedługo na jakimś filmie. Mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym sezonie pszczelarskim, jeżeli oczywiście czas pozwoli na nagrywanie filmów, ponieważ bardzo to lubię. Tymczasem do usłyszenia wkrótce. Pasieka Marcyś. Pozdrawiam.